Do dzisiaj, 14 września, mogliśmy oddawać głosy w budżecie obywatelskim, wybierając według nas projekty, które mogły przyczynić się do poprawy wyglądu miasta lub funkcjonowania lokalnych organizacji. Teraz pozostaje nam już tylko czekać na ogłoszenie wyników. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. Zobaczmy, jakie tematy poruszymy w najnowszym wydaniu programu. To budzi wielki szacunek. Muszą być te cztery zboża. Musi być wszystko naturalne. Jest takim żywotnym psem, lubi się bawić. Daje niesamowite wrażenie. Krótko powiem, fajna impreza. Trzeba naprawdę do niego codziennie zaglądać, codziennie podlewać. Te wątki już za chwilę rozwiniemy w wiadomościach. Propozycje programowe są dziś wyjątkowo bogate w rozmaite materiały, nawiązujące do szeroko rozumianej kultury. Zanim jednak do nich dotrzemy, czekają nas bieżące wiadomości, które tradycyjnie rozpoczynamy od informacji z ratusza. W tym roku przy ulicy Matejki rozpoczęła się budowa nowej siedziby miejskiej i powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie. Prace przy tej inwestycji rozpoczęły się 11 lipca. Na początku najbardziej kłopotliwym etapem było wyburzenie dotychczasowego budynku, który bezpośrednio sąsiadował między innymi z Ochotniczą Strażą Pożarną. Ten proces jednak ku uciesze wykonawcy przebiegł bezproblemowo i firma Solgrud z Grudziądza obecnie wylewa już fundamenty pomieszczeń, które będą służyły za piwnicę nowego gmachu biblioteki. Na parterze staną dwie sale biblioteczne o powierzchni blisko 200 i prawie 40 metrów kwadratowych. Poza tym znajdą się tutaj sanitariaty, szatnia oraz wiatrołap. Z kolei piętro budynku zostanie zaadaptowane na pracownię biblioteczną, archiwum, magazyn, pomieszczenia socjalne oraz biuro. Tutaj także znajdzie się duża sala, w przyszłości mogąca służyć jako miejsce organizowania różnych wydarzeń oraz spotkań czytelniczych. Przed budynkiem powstanie jeszcze taras, a łączna powierzchnia użytkowa nowej placówki wynosić będzie 736 m kwadratowych. Projekt, według którego prowadzona jest inwestycja, wykonała firma Jagła Architekt z Grudziądza. Koszt tej inwestycji wyniesie trochę ponad 4 miliony złotych. Na jej realizację Miejska i Powiatowa Biblioteka otrzymała 2 miliony złotych dofinansowania z Instytutu Książki w Krakowie. W ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Na bieżąco o przebiegu inwestycji będziemy informować na naszej antenie. A teraz trochę odleglejsze wydarzenie, które co roku przyciąga uwagę nie tylko rolników, ale wszystkich mieszkańców dziękujących za plony. Mowa oczywiście o dożynkach, którymi rozpoczynamy informacje ze starostwa. Mieszkańcy całego powiatu wąbrzeskiego obchodzili święto plonów w książkach. Ostatni sierpniowy weekend nie zawiódł pogodą. Wystawy, kramy, występy, konkursy oraz oczywiście zabawy taneczne to część z atrakcji, jakich można było doznać 27 sierpnia w książkach. Co można zobaczyć? Można najpierw usłyszeć występy naszych lokalnych solistów. Na początku był koncert orkiestry Dętej z Wąbrzeźna, bardzo ładny, bardzo piękny. Do rozpoczęcia hymn narodowy, a więc wiadomo, bardzo podniosła chwila. Proszę Państwa, a inne atrakcje, Wesołe Miasteczko, pokaz sprzętów rolniczych. Poza tym, proszę Państwa, mamy tutaj szereg różnego rodzaju wystaw. Na dożynkach nie zabrakło również kącika historyczno-literackiego, na którym można było zapoznać się z najstarszymi przejawami działalności człowieka na terenach powiatu wąbrzeskiego. O szczegółach na temat tej wystawy opowiedziała nam dyrektor biblioteki pani Aleksandra Kurek. Zaprezentowaliśmy literaturę dotyczącą historii chrześcijaństwa ogólnopolskiego, czyli początki państwowości polskiej. I najnowsze pozycje, które wyszły właśnie w związku z tym, z tą rocznicą Chrztu Polski. I przy okazji historia Słowian.
Szczególnym momentem na każdych dożynkach jest prezentacja przepięknych wieńców dożynkowych. Poszczególne sołectwa prezentują swoje starannie wykonane arcydzieła, które podczas mszy świętej zostały poświęcone. Swojego zachwytu nad wieńcami nie krył również starosta powiatu wąbrzeskiego. Z ogromnym takim zadowoleniem patrzę na efekt pracy i z podziwem, jak to jest wykonane. No, nie mam sam żadnych zdolności takich artystycznych, więc to, co jest dzisiaj tu prezentowane, to budzi wielki szacunek i podziw. Spośród wszystkich wieńców podczas konkursu wybrano te najpiękniejsze. Co ciekawe, pod uwagę nie brano jedynie walory estetyczne, ale także kultywowanie klasycznych tradycji. Muszą być te cztery zboża. Musi być wszystko naturalne. Na chwała Bogu, że się skończyły te, no powiedziałabym, kiczowate, sztuczne kwiaty, prawda? Bo przecież mamy tyle naturalnych, pięknych o tym czasie i kwiecia, i owoców, i warzyw, i tak dalej. Podczas dożynek miało miejsce również rozwiązanie konkursu Piękna Zagroda, w którym mieszkańcy gminy Książki rywalizowali między sobą za pomocą swoich przydomowych ogrodów. W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską pierwsze miejsce przyznać Państwu Marii i Andrzejowi Kaczor z Blizna. Gwiazdą wieczoru, przy której muzyce wszyscy świetnie się bawili, był Tomas. Zabawa taneczna trwała do późnego wieczora przy muzyce unisonu. No będzie takim uświetleniem, jak gdyby takim ukoronowanym momentem właśnie przebiegu tych naszych dożynek. No troszeczkę rozrywki, bo to jest istotne. Dłuższą relację z tegorocznych dożynek będą mogli Państwo zobaczyć w propozycjach programowych, a już za chwilę rozwiniemy temat podsumowania konkursu na najpiękniejszą zagrodę. Podsumowanie konkursu Piękna Zagroda 2016 odbyło się 31 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. Była to okazja nie tylko do wymienienia doświadczeń, ale przede wszystkim omówienia każdej działki oraz wręczenia nagród. Obecni na konkursie starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz oraz wicestarosta Bożena Szpryniecka nie kryli zachwytu nad prezentowanymi na slajdach ogrodami. O tym, w jaki sposób wyłaniane są najlepsze ogrody, powiedziała nam Elżbieta Ludomka z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Generalnie oceniamy ogólnie ład i porządek panujący czy w siedlisku, czy w zagrodach wiejskich. Bierzemy pod uwagę również aspekty ekologiczne, które na terenie gospodarstw się znajdują, czy są płyty obornikowe, czy są pojemniki na śmieci, chociaż teraz to już jest generalnie powszechny obowiązek. Bierzemy również pod uwagę różnorodność kwiatów, nasadzeń, rabaty, również elementy jakby infrastruktury ogrodu. Na najlepszy ogród w kategorii działek siedliskowych jury wybrało ogród państwa Anny i Tadeusza Turbaków z Łopatek. W drugiej kategorii najbardziej zadbana zagroda wiejska, bezkonkurencyjna, okazała się posesja Hanny Dąbrowskiej i Dariusza Żabickiego z Czapel. Głównie to jest praca, codziennie. Do ogródka trzeba zaglądać codziennie, żeby on był ładny. Mąż kosi, tego niestety ja nie wykonuję, bo mężczyzna też musi trochę popracować. Ja zajmuję się głównie kwiatkami, plewieniem i dokupowaniem nowych. Do ogrodów, zagród czy działek każdy ma swoje podejście. Szczególnie o swoim miejscu opowiadała Hanna Zubrzycka z Czystochlebia, która uzyskała drugie miejsce w kategorii działek siedliskowych. Otóż mieszkanka Czystochlebia stworzyła w swoim ogródku prawdziwą bajkę, to znaczy do której moje dzieci, moje wnuki będą przyjeżdżały, żeby poczuły się, że są w takim prawdziwym rodzinnym domu. I to właśnie była taka myśl przewodnia mojego ogrodu. Wszyscy laureaci najpierw musieli spisać się na szczeblu gminnym, by móc wygrać konkurs powiatowy. Uroczyste odczytanie wyników miało miejsce także na dożynkach gminno-powiatowych w Książkach. Teraz jednak, gdy kurz już opadł, można było spokojnie porozmawiać w kuluarach budynku starostwa powiatowego. Na koniec przypominamy jeszcze, co trzeba zrobić, by zacząć konkursową przygodę ze swoim ogrodem. Trzeba naprawdę do niego codziennie zaglądać, codziennie podlewać. Codziennie coś tam wyciąć, coś tam opryskać, niestety. No, nie da się zmniejszyć tego czasu.
Pod koniec lipca w Wążewskim Domu Kultury została zorganizowana wyjątkowa wystawa, na którą mieszkańców miasta zaprosił warsztat terapii zajęciowej. O tym, jacy goście podziwiali ekspozycję podczas jej otwarcia oraz czego dotyczyła, dowiemy się już za chwilę z materiału. 28 lipca w Wążewskim Domu Kultury odbyło się otwarcie wystawy pod tytułem Mój Przyjaciel Anioł. Autorami przepięknie wykonanych aniołów byli podopieczni warsztatu terapii zajęciowej w Wąbrzeźnie. Otwarcia ekspozycji dokonała pani Marta Kowaliszyn, prezes Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Dzieciom Specjalnej Troski, która na samym początku powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, a także dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON w Toruniu Aleksandra Gierej, była marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz oraz burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski. Ponadto nie zabrakło również przedstawicieli struktur samorządowych oraz powiatowych. Wyobraźmy naszym środowiskiem, anioł jest mama. Motto, które towarzyszyło wystawie, to przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak latać. Wśród zaproszonych gości znalazł się także ksiądz dr Jan Kalinowski, który z warsztatem terapii zajęciowej związany jest niemal od początku jego istnienia. Mogę uczestniczyć w tym dzisiejszym spotkaniu, będę działał warsztatu terapii zajęciowej. Głos zabrała również Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Różnorodność form, różnorodność wyrazów, technik zastosowanych daje niesamowite wrażenie. Cała ta kompozycja sprawia, że człowiek patrzy na różne sprawy z innego dystansu. Słowa uznania pod adresem warsztatu terapii zajęciowej skierowała także Aleksandra Gierej, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON w Toruniu. Jestem wzruszona tą wystawą, ale muszę powiedzieć, że jestem stale odbudowywana postawą pani Marty. Na wystawie można było zobaczyć anioły wykonane różnymi technikami, odmalowanych na szkle, po witraże i obrazy na płótnie. Autorzy prac wkładali całe swoje serce w przygotowanie anielskiej ekspozycji. W tym tygodniu właśnie na tą wystawę z panem Markiem, z panią Anią i z panią Leną właśnie tutaj przygotowywaliśmy tą wystawę aniołów. Ja układałem tę moją grawerkę, namalowane te wszystkie przepiękne anioły. Wystawa wzbudzała duże zainteresowanie wśród Wąbrzeźnian, którzy mieli okazję oglądać ją przez cały sierpień w galerii Wąbrzeskiego Domu Kultury. W sierpniu mogliśmy uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatywa pod hasłem Niedzielę w Wąbrzeźnie. Tym razem wrócimy do niedzieli z 7 sierpnia i przewidzianych tego dnia atrakcji na placu Jana Pawła II. Stowarzyszenie Inicjatywa z Wąbrzeźna jest organizatorem cyklu Niedziel w Wąbrzeźnie, podczas których nie nudziliśmy się w wakacje. Rajdy rowerowe, koncerty szantowe, rozrywki dla dzieci to tylko niektóre z atrakcji, jakie mieliśmy przyjemność doświadczyć w sierpniowe weekendy. Za śpiewem w prawie, bo to już w cieśninach nie ma kry. Na kei piękne panny z teobi, chodzą. Dzięki kreatywności inicjatywy mieliśmy okazję bawić się na wiele różnych sposobów w Wąbrzeźnie, niezależnie od pogody, która tego lata nie zawsze była przychylna dla plenerowych imprez. Mieszkańcy Wąbrzeźna swoją obecnością i zaangażowaniem wyrazili aprobatę dla tego typu imprez. Cykl Niedziel w Wąbrzeźnie był wspierany przez gminę miasto Wąbrzeźno. Tymczasem Stowarzyszenie Inicjatywa już 17 września rozpoczyna festiwal turystyczny, na który serdecznie zapraszamy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Wąbrzeźno oraz Stowarzyszenia Inicjatywa. Przed nami jeszcze karnet kulturalny, w którym podobnie wrócimy do wydarzeń mających miejsce w sierpniu. Będą to materiały zarówno z przeglądu muzycznego, wystawy czworonogów, jak i spotkania z wyjątkową osobą, która wywarła ogromny wpływ na polską muzykę.
Szukasz ciekawej propozycji spędzania wolnego czasu? Nie wiesz, co robić po szkole lub po pracy? Spędzaj popołudnia na zajęciach w Wąbrzeskim Domu Kultury. Tylko do 16 września trwa nabór do kół i klubów zainteresowań, a w ofercie m.in. animacja poklatkowa, koło interdyscyplinarne i dziennikarskie. Miłośnicy muzyki znajdą coś dla siebie w kole gitarowym, klubie czarnego krążka lub na zajęciach orkiestry dętej. Dla lubiących aktywny wypoczynek aerobik, klub aktywnych kobiet oraz koło taneczno-baletowe. Poza tym trwają zapisy do klubu seniora Echo oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cała oferta dostępna jest na stronie wdk.wabrzezno.pl. Zapisy w dziale animacji kultury pod numerem telefonu 56 688 17 27 wewnętrzny 24 lub mailowo na adres animacja@wdk.wabrzezno.pl. Tylko do 16 września. Duet My z Unisławia był jednym z zespołów prezentujących się podczas przeglądu kapel podwórkowych w Wąbrzeźnie. Piękna słoneczna pogoda oraz wakacyjny klimat sprawiły, że plac Jana Pawła II wypełnił się miłośnikami tego rodzaju muzyki. Krótko powiem, fajna impreza. Teraz jest bardzo sympatycznie, bardzo fajnie, bardzo miło. Zresztą to Wąbrzeźno jakoś tak nas przyciąga tutaj, nie wiem dlaczego, ale od pewnego czasu to my stale Wąbrzeźno. W tym roku gościliśmy w Wąbrzeźnie 5 grup muzycznych, które przyjechały z całego regionu. Wiele z nich już nie po raz pierwszy zaszczyciło nas swoją obecnością. Kapela Dolina Derwency z Lubicza Górnego jest z nami od wielu lat. Dzisiaj pogoda nam dopisała, cieszymy się, że mogliśmy sobie tutaj pograć. Fajnie, jest to wielka radość dla nas. Wrażenie dobre, żeśmy tu odnieśli, jest i publiczność. Także no fajnie, podoba nam się. Melodie ludowo-biesiadne mogliśmy również usłyszeć w wykonaniu kapeli Benka z Golubia Dobrzynia oraz duetu Eden z Grębocina. Wąbrzeźno reprezentował zespół Wesoła Ferajna, działający w strukturach Wąbrzeskiego Domu Kultury. Występy kapel są dla nich nie tylko okazją do wspólnego śpiewania, ale także receptą na aktywne spędzanie czasu wolnego na różnego rodzaju konkursach i przeglądach. Począwszy od maja, gdzie tam są jeszcze, prawda, przegląd jest jakiś też kapel tych starszych. Te przeglądy muzyczne, tak staramy się wszędzie być. Rytmy wiązanek biesiadnych porwały niejednego uczestnika sobotniej imprezy do tańca i wspólnego śpiewu. Na zakończenie tego emocjonującego popołudnia wszyscy otrzymali z rąk dyrektora WDK Gizeli Pijar pamiątkowe dyplomy i puchary. Czekamy na Państwa za rok. Jednym z prezentujących się czworonogów na wąbrzeskiej wystawie psów rasowych i nierasowych zorganizowanej przez Wąbrzeski Dom Kultury była 16-miesięczna Sonia, której właścicielem jest Wiesława Szpanowska. Sunia zdobyła tytuł Miss Wystawy. Ma 16 miesięcy i jest takim żywotnym psem, lubi się bawić. No i jest no, taka pieszczocha, powiedzmy sobie. Zdecydowaliśmy się, więc pielęgnujemy ją, dbamy o nią, kupujemy kosmetyki takie, które są dla psa. Najmłodszym psem na wystawie okazał się Fado, pies rasy Shih Tzu, który swoim urokiem oczarował komisję, zostając misterkiem wąbrzeskiej wystawy. My w domu nie mieliśmy, ze względu na chorobę syna, nie mieliśmy zwierząt, mamy tylko złotą rybkę, więc on jest takim naszym pierwszym pupilkiem, który jest z nami. Bartek, czyli starszy syn, przez pierwszy tydzień o 6:30 wstawał, żeby się pobawić z psem jako pierwszy, nie? No, ale nie, bawią się z nim. On strasznie lubi bawić się piłką, więc oni tam razem z nim się bawią. Wychodzą z nim na dwór, także uwielbia dzieci. Kiedy wychodzi na dwór, od razu biegnie do piaskownicy, bo wie, że ich tam znajdzie. Pokaz psów, który rozpoczął się od prezentacji zgłoszonych czworonogów, miał miejsce 21 sierpnia w parku Wąbrzeskiego Domu Kultury. W skład komisji oceniającej m.in. sprawność, posłuszeństwo i urok psów weszli Joanna Sokołowska, Marek Janowski, Ida Kryger i Zofia Kastner.
Dużym zainteresowaniem podczas tegorocznej wystawy cieszyły się przygotowane konkurencje, w których psy miały okazję zaprezentować swoje umiejętności. Często był to efekt długoletniej współpracy psa z opiekunem. Od małego ją uczyłam i umie siad, leżeć, łapa, piona, poproś i przeproś. Dużo to z książek i z kanałów przyrodniczych, nie? O zwierzętach to tak uczyłam się, jeszcze podpytałam się innych ludzi, z brata starszego, bo też tam trochę się zna i tak jakoś od małego ją uczyłam. Publiczność miała także okazję posłuchać rad związanych z pielęgnacją czworonogów, które przedstawiła Zofia Kastner, właścicielka salonu fryzjerskiego dla psów. Nie zabrakło także pogadanki przeprowadzonej przez Idę Kryger, lekarza weterynarii, która przybliżyła zasady pierwszej pomocy. Na wąbrzeskiej wystawie psów mogliśmy podziwiać małe i duże, rasowe i trochę mniej rasowe, poważne i śmieszne, ale wszystkie bez wyjątku kochane przez swoich właścicieli. Mieszkańcy Wąbrzeźna i okolic mieli przyjemność spotkać się z jedną z ważniejszych postaci w historii polskiej muzyki rozrywkowej, Jackiem Cyganem. Autor ponad 1000 różnych utworów przybył do naszego miasta, by promować swój najnowszy zbiór opowiadań pod tytułem Przeznaczenie, traf, przypadek. Kulturalne spotkanie odbyło się w sali kolumnowej Wąbrzeskiego Domu Kultury i przybyło na nie bardzo wielu gości. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali, co Jacek Cygan ma do powiedzenia na temat swojej twórczości. To spotkanie było również okazją dla młodych wokalistów, jak na przykład Wiktora Chmiela, który śpiewał piosenki napisane przez poetę z Sosnowca. Oprócz tego każdy miał okazję, by zdobyć podpis autora promowanej książki oraz zrobić sobie z nim zdjęcie. Jacek Cygan podkreślał także urokliwość naszych okolic i to, że całkiem niedaleko od naszego miasta ma paru starych przyjaciół. Chociaż letni wypoczynek dobiegł końca, my powracamy z telewizyjną kamerą do wakacyjnych wspomnień. Wąbrzeskie placówki tradycyjnie przygotowały szereg atrakcyjnych spotkań dla najmłodszych i tych nieco starszych. Bo jak wiadomo, wakacyjny czas to między innymi podróże. I właśnie w taką wakacyjną podróż zabrała dzieci Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie. W tym roku dzieci zostały zaproszone do podróży w czasie i przestrzeni. Bibliotekarki wraz z grupą dzieci przez te kilka dni podróżowały po całym świecie, poznając między innymi kontynenty, ich historię, zwyczaje, przyrodę oraz mieszkańców. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i nieukrywaną radością uczestniczyły we wszystkich przygotowanych zajęciach i zabawach. Było bardzo fajnie. Najpierw dostaliśmy nagrody, robiliśmy maski tygrysów, uczyliśmy się o kontynentach, poznaliśmy 3 miasta, robiliśmy medale przyjaźni. Najbardziej mi się podobało malowanie, lepienie z plasteliny i robienie medalów. A tobie coś podobało? A mi się podobało robienie z plasteliny. Malowanie i z plasteliny i jeszcze te medale. Codzienne spotkania w bibliotece oraz różnorodność zabaw edukacyjnych sprawiły, że młode osoby nie tylko nabywały wiedzę, ale również rewelacyjnie wykorzystywały ją, na przykład podczas zabaw manualnych. Jak malowaliśmy i jak lepiliśmy z plasteliny zwierzaki. A tobie co się podobało? Jak malowaliśmy o wakacjach i jak lepiliśmy z plasteliny. Mi się podobało wszystko, co było o świecie i wcześniej. I podobało mi się, jak robiliśmy zwierzęta z plasteliny. Przedstawienie teatralne, animacje poklatkowe, zabawa w teatr oraz warsztaty plastyczne to tylko niektóre z haseł realizowanych podczas drugiej edycji wakacyjnych warsztatów z Wąbrzeskim Domem Kultury. Dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych zajęciach, biorąc czynny udział w dyskusjach na dany temat oraz przygotowanych zabawach.
Dużą radość sprawiły milusińskim mini warsztaty z animacji poklatkowej, gdzie miały okazję przygotować film animowany własnego pomysłu. Wczoraj było fajnie, no bo ja wygrałem w takiej jednej zabawie, no i było fajnie, no bo był taki film o strażaku, no bo ja marzę być strażakiem. Podobała mi się taka zabawa krzesła, że na przykład jak muzyka ucichnęła, to każdy musiał usiąść, a jak każdy nie miał miejsca, no to ktoś odpadł. Ponadto nie zabrakło szaleństw sportowych, w których dzieci próbowały swoich sił w różnego rodzaju konkurencjach. Największą atrakcją cieszyła się gra w figurki, krzesełka oraz taneczne wygibasy przy muzyce. Bardzo podobało mi się zabawa o krasnoludku i jeszcze figurki zmieniajcie się. Warsztaty plastyczne to również jedna z ulubionych form spędzania czasu przez nasze pociechy. Świadczą o tym wykonane podczas warsztatów plastycznych ramki do zdjęć oraz kartki dla chorych dzieci z marzycielskiej poczty. Wyobraźnia i kreatywność małych artystów była niesamowita. Mi podobało się, jak zrobiliśmy te z krzesłami, jak sobie potańczyliśmy. Mi się podobało gorące krzesła. I jak rysowaliśmy plastykę. My najbardziej lubię się bawić, rysować, dlatego że ja chcę szyć, ale lepiej mi idzie rysowanie. W drugi dzień było bardzo fajnie i gdy robiliśmy te owady i pod wodą, jakie są zwierzęta, to też było bardzo fajne i figurki. Na zakończenie tego pełnego wrażeń tygodnia nie zabrakło słodyczy, które wywołały szczery uśmiech na buziach naszych milusińskich. Dziękujemy za wspólną zabawę. To już wszystko, co przygotowaliśmy w programie lokalnym. Dziękuję za uwagę i na kolejne wydanie zapraszam tradycyjnie za tydzień. Do zobaczenia.